STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Niemy? Kaszpirowski. Witka już mam, już nie trzeba wciąż. On już jest gotowy. Która ma dobra? Prawa trzymane po żółtej. Tak o? Tak o. Jeden gol. To lewa, to asysta. I spalona. I spalona. No to tak od razu. Zobacz, jak mnie wypuścił. Chodź, chodź, marker, mam przychodzę, jednak nie mam marker. Żartowałem. Ej, masz na palety czy nie? Nie, no nie weź. Masz? Były dwa, ale na palety nie jeden, Bartek, bo... No weź, Marcin, no nie bądź mały tam. Mały ma. Bartek, tutaj zawsze, zawsze był. Tu był zawsze, dość, tak? Dość, dość, dość. To się nie bał i ukradł. Tak. Aha. Spoko. W marcu Jagiellonia Białystok pechowo zremisowała z Górnikiem Zabrze 2-2, tracąc bramkę w ostatnich minutach doliczonego czasu gry. Na domowe zwycięstwo z Zabrzanami czekamy od lipca 2017 roku. Czy dziś Jagiellonia Białystok zdobędzie pierwsze 3 punkty na stadionie Przysłonecznej w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy? O tym przekonamy się już niebawem. Znajdujemy się na czerwonej kanapie PKO Ekstraklasy. Witam Państwa bardzo serdecznie tutaj. Wygodna ta kanapa, prawda? Bardzo wygodna. I fajne miejsce. I fajny widok. Dokładnie. Wszystko można będzie zobaczyć, prawda? Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. A jak się Państwo tutaj znaleźli? Wzięliśmy udział w konkursie PKO. Kanapa kibica, i widocznie nasz komentarz spodobał się banku PKO. A chciałabym zapytać, jaki to komentarz? No więc tak, pytanko było, jak prezentuje się nasz stadion? W moim przypadku stadion jest bardzo słoneczny, leży przy ulicy Słonecznej, gdzie pszczoły walczą o 3 punkty. A pana jaki był komentarz? Tak, bo to dokładnie było, który stadion w Ekstraklasie jest najładniejszy. Tak to było dokładnie. No i oczywiście w Białymstoku jest najładniejszy, najbezpieczniejszy i najbardziej wesoły. Zgadzam się z tym w 100%. Życzę Państwu dobrych wrażeń. Dziękuję
Iwan, to twój pierwszy występ po kontuzji na stadionie w Białymstoku. Powróciłeś w pięknym stylu. Piąta minuta i bramka. Tak, bardzo się cieszę, co wróciłem na boisko. Przed tym jeszcze ostatni mecz grałem, ale pierwszy raz w nowej sezonie tutaj nasze stadiony. Na nasze szczęście wygrana z bramką, także nie mogło być lepsze niż dzisiaj. Igor Anchulo po raz pierwszy nie strzelił gola Jagiellonii Białystok. Jak udało wam się powstrzymać napastnika Górnika? Tak, ostatnio utrzymaliśmy Pajsza, teraz Angula. Teraz myślę, że spokojnie możemy grać do końca sezonu. Swoje roboty zrobiliśmy, także bardzo mnie cieszy, co oni nie strzelili bramkę. Teraz możemy pozytywnie patrzeć do następny mecz. W piątek gracie z Wisłą Kraków, która efektownie pokonała ŁKS Łódź. Tak, wyjrzałem ten mecz, grali bardzo fajnie, efektywnie. Ale my gramy na naszym boisku, teraz trochę odbudowaliśmy te złe pasje ostatnich kilka meczów. Wygraliśmy ten pierwszy mecz, zbudowali trochę pewności i mam nadzieję, że będzie następny mecz też wygrana i dużo lepsza gra. Wielkie gratulacje, dziękuję bardzo. Jagiellonia Białystok pokonuje Górnika Zabrze 3-1, a na kolejnym meczu na stadionie przy Słonecznej widzimy się już najbliższy piątek, 23 sierpnia. Wtedy Jagiellonia podejmie Wisłę Kraków. Do zobaczenia. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.